In my head. Chyba trzeba coś podstawić jednak. Bo... A chuj, niech leży. Dawaj. Młotkiem popukaj po niej. Po oponie? Po tym, po oponie. Po oponie się nie da, żeby trzeba było zajrzeć dobrze. Uwierz mechanikowi. Połóż chwilę ponad 7. Gdzie podchodziło? Uwierz mechanikowi. Kim ja jestem? Bo weszło. Święty. Malujemy? Malujemy, Aroś? Ja mogę pomalować. Fajnie wyliczone. Nie ma palenia. Nie ma tu palenia. No to dawaj, wiertarę. Z tego nie będzie nic. Pojebał cię. Co ty chcesz robić? Wydrzeć, bo zapomniałem podkładki. Ała! Ja mam pomysł. Zacisk. Odkręciłeś czy nie? Nie zgręciłem się nie tak, weź, bo jak już wstawiłeś się coś, że na chwilę... Plastiki to niby w dobrym stanie. Tu nic nie tykane, nie naruszone. To wszystko w idealnym, tylko odmalować. Plak. 2R. 2R. Idziemy myć. Podwozie. Parek się błyszczy, parek się błyszczy. To jest plak. To nie dość, że umyję, jeszcze nabłyszczy. Parek wyczyszczony, plakiem idealnie się świeci. Faktycznie autentycznie. Ty, a gdzie oli w silniku? Suw silnik lepiej pracuje. Daj ten drugą. Daj kombinarki, wydrzemy go. Nie, to pinceczkami nie. No i guma została. Trzeba, musicie to w dół. Tylko teraz to śliskie jest to. Profesjonalna robota. Aj ty kurwa, jak ty to wklejasz? To bardzo dobra robota. To wygląda, to się nawet nie trzyma ta taśma. To jest taśma chińska. Kurwa! Coś przypadkowo odciąłem. Co? Gdzieś bylinka? O kurwa! Co ty robisz? Ja pierdzielę, ale tu syfu. Co ty robisz? W baku wiercisz. To fabryka poprawiona. Tak się poprawia fabrykę. Dobrze zrobiłeś? Idącko. Co robisz? Czuję. Trzyma? Popatrz. Tak. Syspowane. Kurde, chciałem podpatrzeć pomalutką. Z małą dziurką. Każdą stronę należy wyratlować elegancko. No i nie ma śladu. No i co? Zrobione? Zrobione. Dobra, będzie. Dokładnie. To lata, nie? To ma. To nieźle się trzymało. Palce odkręcił. To się nie ma trzymać, to ma jeździć. Tak. Chyba tak nie wleje. Jak nie wleje? Nie wleje. Próbujemy go odpalić po 3 tygodniach. 3 tygodnie. Czekaj, muszę złapać kompresję, ustawić toka w górnej pozycji. Po 3 tygodniach.
Weź to wyciąg po prostu. Nie umiesz wyciągać. Takie śliskie, a ty nie umiesz wyciągać. No tu. Ale bardziej wiadomo. Na środku? Kurwa, co to pierdolę? No to chodź, co zobacz. Patrz. Tu jest krótkie, tu jest długie. Patrz, tu jest krótkie i tu jest krótkie. Krótkie są na skosie, tak? Tak, tak. No bo to jest tak, 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 tak. Czyli tu wiercić. No tu. No to tu. Tu się pytam, czy tu. Zostało ostatnie koło. Można powiedzieć, że już prawie tego koła nie ma. Ciepło jest. Jest godzina 10:05. No i co? Zabieram się za to koło i widzimy się, jak skończy. Dobra. Jest wszystko ładnie zakolcowane. Tu jest tył. Już opona nabita. Koło gotowe do założenia. Tu tak, skuterek. Zostało tak, założyć te wszystkie syfy, ten wydech, nie wiem czy nawet wydechu nie będę zakładał pewnie, nie chce mi się. Stoi kawa, gotowa na sezon, prawie że, jeszcze stelażyk myślę, żeby tu zrobić przy niej, siądzie jakiś fajny tył, bo to nie stelaż jakby co to nie jest stelaż, to jest bagażnik oryginalny, czy w ogóle nie jest oryginalny, tylko trochę pocięty. Ale jako już nie miałem gdzie lampy zamontować, to po prostu go tu dowaliłem na trytytkach. Dobra, mniejsza z tym, skuterek. Gaz chodzi, wszystko ładnie. Zostało tylko założyć koło i wydech, więc widzimy się za chwilę. Co myślisz? Wypowiesz się na temat skutera? Bardzo trudno, maszyna. Tak? Na pewno? Kto robił przód kolce? Nie będę się przyznawał. Nie będziesz się przyznawał? Nie będziesz konfidencił? Magic. Magic.